Rozpoczęła się druga połowa meczu. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czy to wykorzysta? Czy utrzyma się przy piłce? Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Ładne wejście, przejęcie piłki. Gra będzie wznawiana od bramki. Będzie zmiana. No, ciekaw jestem, czy fani będą w stanie cokolwiek powiedzieć po tym meczu z Darligardo, a przy tym dopingu. Dla takich kibiców na pewno aż chce się grać. Wspaniała okazja, jest w polu karnym. Jak to zakończy? Zaraz będzie zmiana. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ma do kogo podać. Dobre, dalekie wybicie. Czy to wykorzysta? To może być bramka. I znowu wygrany pojedynek. Brawo! Czy to wykorzysta? A, udało mu się odebrać piłkę. Strata w środkowej strefie boiska. Nie dał rady obrońca. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego.
tym, jak piłka opuściła boisko, wznowi bramkarz. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Czy to wykorzysta? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Czy... No, strzela! Pusta bramka, będzie gol! Świetnie urwał się teraz napastnik obrońcy. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. I już znowili rzutu wolnego. Ależ fatalne podanie. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Zera, koniec spotkania, przekonywujące zwycięstwo. Przegrany mecz, nawet towarzyski, to nic przyjemnego. Trzeba o nim szybko zapomnieć i grać dalej. Mecz komentowali dla Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Dziękujemy.